Robot może zareagować i zwrócić uwagę osobie chcącej popełnić wykroczenie, A. i ona zakwestionuje swoje plany. Czy kamerą no nie, byś to no zrobił? No to, to super. No, no nie, znaczy, kamerą można by było w niego rzucić. Robot, żeby było śmieszniej dla znawców robotyki, nazywa się tak, żeby was trochę głowa bolała. Jest, wydaje mi się, że mniej filmów, które przybliżają te roboty. A mam nadzieję, że ta bajka przybliży, będzie czymś na wzór wielkiej szóstki, którą. Po prostu kocham. Cześć. Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Nazywam się Arkadusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Dziś kolejny odcinek naszej nowej serii, w której opowiadamy i przybliżamy Wam newsy ze świata robotyki i nie tylko. Tak jak ostatnio, tak i dzisiaj jest ze mną Przemek. Witaj Przemku. Cześć. O czym dzisiaj będziemy mówić? A Dzisiaj mamy kilka newsów które przeplatają się trochę z takimi e, popularnymi aspektami, czyli na przykład film, tudzież bajka, e, na przykład drony z griperami, na przykład roboty na etacie. Humanoidy będą? Będą. Super, jakby to mogło być bez humanoidów. Tak, w takim razie co? Nie czekajmy, lecimy. News numer jeden. MIT zaprezentowało dron z miękkim chwytakiem. Czyli jest taką łapką, dzięki której może chwytać różne elementy. Dron wyposażony jest w wizję maszynową, robi zdjęcie obiektu, dobiera sobie prędkość, trajektorię lotu i chwyta przedmiot. Możecie to zobaczyć na filmie, który właśnie Julka wkomponowała w to nagranie. Czyli jakie jest właściwie takie. Zastosowanie praktyczne tego drona, poza tym, że lecący dron jest w stanie dobrać prędkość do biegnącego czułału i go złapać? To jest jakieś jeszcze? Pff, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale okay. to uczelnia. No tak, czyli jakby zrobiliśmy drona, który ma w sumie jest po prostu dronem, i ma, połączyliśmy drona z chwytakiem. W sumie nikt się pewnie zastanawiał po co, ale jest fajnie ładnie wygląda. Znaczy, mi na zdjęciu to przypominało, jakby ktoś do drona przyczepił. Jakąś gumową parówkę albo coś mm -hmm. takiego, tak to wygląda, ale fajnie, fajnie, zobaczymy, co z tego będzie. Tak, warto podkreślić, że wiele firm prezentowało swoje Soft Grippery w ostatnim czasie. Chwytaki, które przy pomocy podciśnienia zaciskają palce, przy pomocy mechanizmów cięgnowych. No tutaj z tego, co widziałem, zastosowali właśnie silniki, które zwijają żyłkę, dzięki czemu to wszystko się zaciska na przedmiocie. Gdzie ma to zastosowanie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Aczkolwiek się domyślam. Być może militaria, być może, być może. W filmie, jak najbardziej. Chwytanie jakichś elementów, które są w skomplikowanych miejscach, być może zastosują to przy zbierze jabłek z wysokich gałęzi. Widzimy sobie taki fajny filmik. Może Juli uda się to znaleźć, jeżeli tak to wyżycie, jeżeli nie, to polecam samemu poszukać, jak wygląda dostarczanie rzeczy przez Amazona, czy jakąkolwiek inną firmę, która testuje jakieś dostawy. Dronem to oczywiście filmik był prześmiewczy, pokazywał mniej więcej jak ktoś zamówił sobie jajka przepiórcze i dron mu je wyrzucił na podjeździe. Więc miejmy nadzieję, że to nie do tych zastosowań będzie ten dron. Ale tu utnijmy, idźmy do newsa numer dwa, czyli mamy bajkę Dreamworksa, bajka o nazwie chyba Dziki Robot, tak, tak. Wstępnie, jest taka, wstępnie jest taka nazwa. Robot, żeby było śmieszniej dla znawców robotyki, nazywa się tak, żeby was trochę głowa bolała. Mianowicie, jest to robot marki Universal, Universal Dynamics, tak? Czy Universal Dynamic? Kto się trochę na roboty zna, trochę w tym wyznaje, czuje, że tu jest pewien zgrzyt, a jakby łatwo go, łatwo go wynaleźć. Film chyba będzie w październiku w kinach z tego, z tego, co widzę tutaj w tej informacji. Fajny temat w ogóle, roboty trafiają gdzieś tam do szerszej świadomości. Super, ja ostatnio oglądałem Pacific Grim z synami i zauważyłem, że ten, dla tego młodszego syna Pacific Rim z wielkimi kajdżami i tak dalej, to trochę nie ta tematyka. W sensie jeszcze jest trochę za małe, żeby to oglądać, większemu już to mniej przeszkadzało, ale fajne jest to, że roboty pojawiają się w kinie, żeby trochę oswoić mhm. ludziom, bo ostatni film, w którym pojawiały się roboty, to byli miczewy na tabę, świetny film, ale tam roboty występowały w średnio pozytywnej roli, ale filmów o robotach jest więcej. No właśnie, i tutaj tak troszkę zatrzymajmy się, bo mamy filmy, które z, przedstawiają roboty jako straszne urządzenia, które przejmują władzę nad światem. Mam tutaj na myśli Terminatora, czy, e, czy choćby Matrixa, bo w Matrixie taki sam, taka sama konwencja. E, jest, wydaje mi się, że mniej filmów, które przybliżają te roboty. A mam nadzieję, że ta bajka przybliży, będzie czymś na wzór wielkiej szóstki, którą po prostu kocham. Jest też chyba wuli. I Woli. Dokładnie. Nie widziałem, mam nadzieję, że na w niedługim czasie. Warto też podkreślić, że bajka porusza dość kontrowersyjny dylemat moralny. Mam tu na myśli to, czy roboty powinny czuć, czy powinny mieć uczucia? Czy powinny mieć, nie wiem, ale na pewno w jakiś sposób fajnie to przybliża ludziom te roboty. Pokazuje, że są bardziej ludzkie, nie należy się ich bać. Tak, przynajmniej być powinno, skoro mają uczę, bo mogą też nienawidzić, ale tu zakładam, że z taką sytuacją nie będziemy mieli miejsca. Wydaje się, że to na pewno dla dzieci czujący robot będzie czymś łatwiejszym, bardziej łatwostrawnym niż taki, który chodzi i tam wybija wszystko, co, co żyje. Więc myślę, że zapowiada się po prostu fajna bajka. Tak, już w październiku w kinach. Dokładnie. I tym sposobem płynnie przechodzimy do trzeciego punktu, czyli do. Robotów na etacie. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że w Polsce nie ma wdrożonych robotów humanoidalnych eee, i znaleźliśmy informację o tym, że w Ameryce wdrożono robota w firmie GXO Logistic. Coś takiego. Widzę, że robot jest firmy Agility Robotics. tak? Wdrożenie nastąpiło w 2023 roku, czyli względnie niedawno. Tak, pierwsze pilotażowe wdrożenie miało miejsce w 2023 roku. W tym momencie zamówionych zostało zamówiona została dodatkowa seria tych robotów, która miałaby pracować przy przekładaniu plastikowych kontenerów. Roboty takie jak ten widzieliśmy na filmikach targów dość sporo, więc nie jest to coś czego nie widzieliśmy wcześniej. Niemniej, co jest ciekawego w tym newsie, to to, że te roboty mają pracować, czy zostały zakupione, albo bardziej jakby wynajęte, w formule robot SS Service, czyli formule, która od paru lat próbuje się na rynku na rynku przebić, dobić do tego, żeby w ten sposób roboty były używane, a tu widać, że cały kontrakt został w ten sposób zbudowany, czyli roboty są po prostu wynajmowane, leasingowane, jakby software as a service jest czymś, co normalnie funkcjonuje, nikt się temu nie dziwi, dla każdego normalne jest płacenie co miesiąc licencji za Spotify, Spotify za Worda, cokolwiek, ale z kolei, żeby wynająć robota w taki sposób, to już tak jakby nie do końca wszyscy to rozumieją, więc ja bardziej w tym upatrywał jakąś ciekawostkę i zobaczyłbym, jak to się przyjmie, bo to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie, o którym my już mówimy w naszych podcastach czy w naszych różnych materiałach od jakiegoś czasu, że to jest, to jest przyszłość robotyki i prawdopodobnie w tą stronę robotyka będzie szła. Zobaczymy, czy to już teraz, czy jeszcze rynek nie do końca na to jest gotowy, więc obserwujmy. Jasne. Ciekawe jest jeszcze to, że to tak naprawdę nie jest w 100% robot humanoidalny. Widać, że on jest dostosowany do, do wdrożenia, do rozwiązania, do funkcjonalności, którą musi spełnić. Czyli jego kończyny dolne wcale nie wyglądają tak jak ludzkie, jego dłonie nie wyglądają jak ludzkie. On po prostu jest dostosowany do przenoszenia skrzynek, więc czy on tak naprawdę jest humanoidalny? I tym sposobem doszliśmy do newsa numer 4. Mi, jako miłośnikowi robotów humanoidalnych, Przypadła informacja o tym, że mamy kolejnego robota humanoidalnego, czyli robota furniera, dźwigu około 50 kg i kilku innych funkcjonalnościach. Producent chwali się tym, że to jest 300 Nm w siłowniku biodrowym, że są zręczne dłonie wielozadaniowość. tyle operacji w ogóle robot podobno bardzo ma rozbudowaną kwestię wizyjną. Wiele rzeczy jest sterowanych stricte wizją, a nie w jakikolwiek inny sposób. Potrafi wchodzić w interakcje głosowe. Czy mamy kolejnego robota humanoidalnego? Pytanie: Czy chcemy o tym coś powiedzieć, żeby nie było, że jestem hejterem? Jasne. Najważniejsze, co powinniśmy powiedzieć o tym newsie, to to, że tak naprawdę już w pierwszej wersji wprowadzono bardzo dużo upgrade'ów, w których roboty wymieniają się informacjami z ludźmi, odpowiadają na pytania, naśladują. Ludzkie działania, analizują na podstawie wizji maszynowej, co powinny w konsekwencji jakiegoś zachowania wykonać, no i robot przeznaczony jest do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. A to jest pierwsza wersja. Producent zapowiedział drugą wersję. Wszystkie funkcjonalności z pierwszej będą w drugiej wersji i nie wiemy co więcej. To jest najciekawsze. Pytanie: Czy faktycznie mówimy o robocie, który już faktycznie gdzieś pracuje, czy jest to tylko szumna zapowiedź, że jest przystosowany i będzie w stanie, ale realnie jeszcze nie pracuje? Pomidor. News numer 5. Międzynarodowe zawody robotyczno-kosmiczne w Krakowie. W tym roku w Krakowie odbywają się zawody, które składają się z konkursu łazików, z konferencji kosmicznej i strefy inspiracji. Co Super. ty na to? Jak na to? Fajnie. Czyli co się właściwie będzie działo? Na powierzchni około 900 m2, na której wykonane zostały klify, osuwiska, formacje lodowe, a nawet małe wulkany, konkurować będą łaziki. Równolegle podczas konferencji odbywać będą się prelekcje. Na temat eksploracji kosmosu, na temat osadnictwa na Marsie i Księżycu, czyli coś dla Ilona Maska e, i wpływu technologii kosmicznej na codzienne życie. Z tego co widziałem, wstęp jest wolny, więc fajnie zapraszamy wszystkich, którzy mogą podejść z dziećmi, i pokazać im to. W końcu tam akurat nie można powiedzieć, że to nie jest rocket science. To jest dość Dokładnie ciekawe zagadnienie. Warto, warto sobie popatrzeć, jak to wygląda, jak to działa. Nie jest to raczej robotyka, z którą mierzymy się na co dzień. Z zupełnie innym wydaniem, w dużo bardziej zminiaturyzowanym, tam są zupełnie inne wytyczne, więc to nie jest do końca to, z czym można się spotkać w jakiejkolwiek fabryce. Ale niemniej, żeby kogoś zainspirować, nawet małe dziecko, pokazać mu coś fajnego, świetne miejsce, żeby podejść zobaczyć. Szczególnie, że AGH jest znane z tego, że. W Polsce chyba wydaje mi się oczywiście nie prowadzę statystyk ale to chyba najczęściej AGH zdobywa jakieś ciekawsze odznaczenia w tego czy, czy, czy ciekawsze laury czy ekipy z AGH ciekawsze rzeczy zdobywają w tego typu konkursach. Więc tam ta robotyka ma się dość dobrze. Tak dodatkowo trzecim punktem zawodów jest strefa inspiracji na której będą firmy które są zaangażowane w wykonywanie elementów dla aero i tak dalej, i tak dalej. Więc można poznać ciekawych ludzi, porozmawiać z nimi. A wszystko w ten weekend w Krakowie. Nic nam nie pozostaje, tylko zaprosić. Chętnie byśmy sami poszli, ale niestety nie możemy, więc liczymy, że ktoś nam taką relację podeśle. Będziemy mogli o tym coś więcej powiedzieć w następnych odcinkach. Mi przypada news numer 6. Jest to robot patrolujący, którego wdrożono w Atlancie do patrolowania zamkniętego osiedla. Robot ma, jak zobaczycie po filmie za chwilę, około 2 metrów wysokości, waży około 25 kg 250! 250 kilogramów. Zbiera dane z czujnika ciepła, kamer, mikrofonu, analizuje dane i może oszacować nieautoryzowane wejścia na osiedle czy kogoś, kto się tam nie powinien znaleźć i tak dalej. I moje pytanie brzmi, po co to komu? No to jest bardzo dobre pytanie. Eee, autorzy twierdzą, że robot może zareagować i zwrócić uwagę osobie chcącej popełnić wykroczenie, i ona zakwestionuje swoje plany. A, nie, no to wszystko jasne, to super, fajnie. Tylko, że ktoś zbudował robota, wyposażył go w te wszystkie rzeczy, podczas gdy jest. Dużo, żeby nie używać innych słów, dużo technologii, które można by było, którym, którymi można by było uzyskać ten sam efekt. Jasne. Według autorów, ich celem było zastąpienie ochroniarzy w żmudnej pracy polegającej na chodzeniu po osiedlu. Ale tak naprawdę to samo możemy osiągnąć przy pomocy AI, kamer, czujników. I będzie to dużo lżejsze. Czyli jakby chcemy monitorować dość mało, małą połać terenu pod kątem tego, kto się tam znajduje, kamerą, która się przemieszcza. Rozumiem, że nie chcę tu być absolutnie prześmiewczy, ale rozumiem, że autorzy tegoż rozwiązania nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak dron. Tak? Pomidor. Okej, okay, czyli nie wiedzieli. Dobrze. Nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak analiza obrazu z kamery i tak dalej. Tych kamer można zrobić więcej. Oczywiście, e, nie, pominęliśmy to, że można monitorować dane z y, sieci telefonicznej, informacje ze smartfonów i tak dalej, czy ktoś przebywa na danym obszarze, czy nie. O tym też nie wiedzieli. Być może nie wiedzieli, być może to był ich zamysł, ale nie zapominaj, że Robot może zareagować i zwrócić uwagę osobie chcącej popełnić wykroczenie, A. i ona zakwestionuje swoje plany. Czy kamerą no nie, byś to no zrobił? To, to super. No, no nie, znaczy kamerą <laughs> można by było w niego rzucić, ale dalej ktoś musiałby to zrobić. Tak. Yy, pomimo wdrożenia tego robota, nadal na osiedlu yy, pracownicy ochrony kontrolują, zarówno o poranku, czy tam we wczesnych godzinach porannych. Yy, a także w późnych godzinach popołudniowych, wieczornych, yy, osiedle. Warto podkreślić, że wdrożenie miało miejsce w Atlancie, a jak wiemy, tam ta przestępczość jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. Obawiam się, że w Polsce największym, prze, największym wrogiem robota byliby złomiarze, a nie rozbójnicy, zbuje, czy jak inaczej ich nazwę. Trudno powiedzieć. Przyznaję się, że my tu też przeprowadziliśmy z własne badania, przyłożyliśmy się do nich równie dobrze jak autorzy tegoż robota i wyszło nam tu, konsultowaliśmy to ze specjalistami i wyszło nam, jaki byłby najbardziej prawdopodobny potencjalny efekt wyróżnienia takiego robota na osiedlu chronionym w Polsce, wyszłoby nam, że jest to średni wzrost ceny z metra kwadratowego o pięć koła na metrze. I to jest podstawowa, pozytywna informacja z tego, więc jeżeli jesteś fliperem, to warto w sumie takiego robota wdrożyć i ta cena pójdzie w górę, więc całkiem spoko rozwiązanie. Podrzucam pomysł, może komuś się przyda. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy na dzisiaj, nie? Tak, na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy do kolejnego odcinka no i nie zapomnijcie nas subskrybować i dać lajka. Gdzieś tu, miejmy nadzieję, albo tu, to zależy, która kamera mnie bierze, tego nie wiemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. W takim razie zapraszamy Was za tydzień do kolejnego odcinka. A tymczasem życzymy Wam spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Do zobaczenia.